piątek 26 maja Łużną oraz cmentarz wojenny numer 123 Łużna Pustki odwiedził ambasador Słowenii w Polsce Robert Kmerlia. Delegację w rejonie cmentarza przywitał Kazimierz Krok, wójt gminy Łużna. Wraz z ambasadorem do Łużnej przybyli także członkowie grupy roboczej do spraw upamiętniania żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. Petras Folisak, Samo Belk, Tadej Koren, Dragica Bec oraz kierownik oddziału rewaloryzacji zabytków Krakowa i dziedzictwa narodowego, Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk i przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jesteśmy w drodze do Gorlic, gdzie celem wizyty, spotkania z panem burmistrzem jest próba ustalenia lokalizacji pomnika, który Słowenia chce zafundować wszystkim żołnierzom słoweńskim, którzy zginęli na frontach I wojny światowej tutaj na froncie wschodnim. I szukamy lokalizacji, szukamy sposobu. Być może będzie to na terenie cmentarza 91 na wzgórzu Korczak. A ponieważ tak nam się dobrze jedzie, że była chwilka czasu, to jest taka wizyta po drodze. Najważniejszym naszym gościem jest ambasador Słowenii i taka grupa robocza z historykami, tutaj jest przedstawiciel Ministerstwa Obrony Węgier, jest pani z takiego odpowiednika naszego Urzędu do Spraw Kombatantów, także i szef takiej narodowej grupy powołanej do upamiętnienia żołnierzy słoweńskich z okazji setnej rocznicy I wojny światowej. Także wizyta na wysokim szczeblu. I taka z konkretnym zadaniem. Chodzi im o postawienie pomnika Słoweńcom. Rzadko dochodzi do wizyt tego typu, jak to pani dyrektor Joanna Kamieniarczyk określiła, na wysokim jakby szczeblu. I tutaj chciałbym podziękować pani dyrektor za to, że chciała zatrzymać się z tą delegacją w drodze do Gorlic tu. I w tym miejscu, czyli na cmentarzu numer 123 w Łużnej, i by móc pokazać ten obiekt po remoncie. Myślę, że to jest jakby kolejna droga do promocji tego miejsca. W tym samym dniu ambasador spotkał się także z burmistrzem miasta Gorlice, Rafałem Kuklą. Przedmiotem rozmów był projekt upamiętniania żołnierzy narodowości słoweńskiej, poległych podczas I wojny światowej i pochowanych na cmentarzu wojskowym numer 91. Po spotkaniu w Gorlicach delegacja udała się na cmentarz wojskowy numer 91, gdzie zapalono znicze.